I te kwalifikacje urastają naprawdę do bardzo ważnej rangi. A to z tego prostego względu, że jak miałem okazję rozmawiać z trenerem Michałem Doleżalem, on powiedział, że to jest pierwsza okazja tak naprawdę, by sprawdzić całą dwunastkę w boju, by zobaczyć, jak plasujemy się na tle innych reprezentacji. Pierwsza taka możliwość porównania się, wyciągnięcia wniosków, zobaczenia, w którym miejscu to jest piąta platforma startowa. Tak, trzeba przyznać, że bardzo nisko tutaj jury zawodów ustawiło ten rozbieg. W seriach treningowych tutaj żonglowano tą belką od 4 do 10, później druga seria treningowa w większości z 6 platformy startowej, teraz z 5. Sędziowie puszczają zawodników z numerem 2 Tomasz Pilch, drugi z Polaków. No i to był lepszy skok niż ten, który pokazał nam dzisiaj w treningach. To jest Andrzej Stękała. Oczywiście. Andrzej Stękała w treningach wpisywał się bardzo dobrze. Teraz 121 metrów. Uzyskuje skoczek AZS-u Zakopane. No, w treningach startowych ten wynik 109 punktów. No powinien spokojnie zapewnić. Tak, popatrzmy na tego zawodnika. 21 lat ma ten skoczek. Dzisiaj 128,5 metra podczas pierwszego skoku próbnego. Jakżeż pięknie by było, gdyby Paweł powtórzył taki skok, no ale niestety nie doleciał do punktu konstrukcyjnego. Przypomnijmy, punkt konstrukcyjny skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle Malince to 120 metr. Wielkość skoczni 134 metry, a rekord to Stefan Kraft w 2013 roku 139 metrów. 115 metrów odległość, jaką uzyskał Paweł Wąsek, to w tej chwili daje mu oczywiście skoczyła 64, przypomnijmy, na liście startowej. Czyli 14 odpadnie po tych kwalifikacjach i teraz Tomasz Pilch z numerem 4. Oglądamy skoczka z Wisły. 20-letni zawodnik. No, przed punktem K zdecydowanie wylądował Wiślanin. Dzisiaj w seriach treningowych też dość słabo, 104,5 i 110 metrów z wyższych najazdów. Teraz piąta platforma startowa i rezultat uzyskany przez Tomasza Pilcha, 112,5 metra. Na razie trzecia lokata przegrywa ze swoimi kolegami z reprezentacji. Andrzej Stękała najdalej 121. Podczas konkursu w Wiśle 21 miejsce w 2015 roku. To był jego najlepszy start. Dzisiaj 115, 116 metrów, a to jest dobry skok. A to jest najlepszy skok dzisiaj, jaki oddał Aleksander Zniszczoł na skoczni w Wiśle Malince. No i chwała mu za to, bo to jest ten najważniejszy moment, kiedy ten skok ma być optymalny. 121 metrów, a więc taka odległość jak będącego na drugim miejscu w tej chwili Andrzeja Stękały. 4 punkty ma odjęte Aleksander Zniszczoł. Cały czas piąta platforma startowa, tutaj się nic nie zmienia. No to od sędziów po 17,5, po 18 punktów. No i brawo! Aleksander Zniszczoł na miejscu drugim za Halvarem Egnerem Granerudem. A więc Granerud prowadzi, Zniszczoł drugi, Andrzej Stękała trzeci, Aleksander Zniszczoł. Drugi Aleksander Zniszczoł, trzeci Andrzej Stękała. Niezła dzisiaj postawa biało-czerwonych, a teraz kolejny z podopiecznych Michała Doleżala, doświadczony Stefan Hula. No, niezbyt dobry skok w wykonaniu Stefana, zdecydowanie tutaj zabrakło odległości. Dzisiaj w seriach treningowych też bez rewelacji, 118, 112. Teraz w tym najważniejszym skoku dnia, 111,5 metra zaledwie. No, niemal przy bezwietrznej pogodzie skakał doświadczony zawodnik ze Szczyrku. Już 34 lata, 95,1. Pojawiła się informacja o tym, że Filip Sakala został zdyskwalifikowany, a tymczasem Maciej Kot. Maciek, piąte miejsce, 15 stycznia 2017 roku podczas zawodów Pucharu Świata tu w Wiśle Malince. To był jego najlepszy start. No i to jest, myślę, okolice 110 metra. Niestety u Maćka Kota, mówię niestety, bo sam Maciek, jak mówi, tego lata naprawdę te skoki treningowe wyglądały dobrze, że to wyglądało to wszystko tak, jakby idzie w dobrym kierunku. Patrzę na warunki, w jakich skakał Maciek, bo jest 111,5 metra, odjęte 4,9 punktu, niskie noty od sędziów i dopiero 21 lokata dla Maćka Kota. No ja myślę, że jego mina tutaj za kombinezon Filipa Sakali. Kuba! Kuba, dużo szczęścia i oczywiście dobrych warunków i dalekiego skoku. Jakub Kot, przepraszam, Jakub Wolny oczywiście na naszych ekranach. Delikatne zachwianie w locie. No i powalczył odległość. Przed punktem konstrukcyjnym, a więc przed tym 120 metrem wylądował Kuba Wolny. Do tej pory 4 razy 118,5.
Tak patrzę na warunki, szanowni państwo, no i też sporo punktów będzie miał odjętych Kuba. 8,5 za prawie 0,8 metra na sekundę wiatru wiejącego pod narty, ale daje mu to w tej chwili 13 miejsce, co oznacza, że Kuba na pozycję Kiisato musiałby skoczyć prawie 130 metrów. 129,5 w tej chwili pokazuje komputer, co oznacza, że zaczyna dmuchać pod narty Piotrkowi. To jest około 0,4 metra na sekundę. Okolice 120 metra, więc punktu konstrukcyjnego. To jest ten najczęściej obierany punkt przez zdecydowaną większość skoczków. Odjęte 3,5 punktu, dodane 3,7, odjęte za wiatr, dodane za rozbieg, a więc łącznie 0,2 punktu na plusie, 121,5 metra. Noty od sędziów po 17,5, 18 i Piotrek na siódmym w tej chwili miejscu. No, 9 razy startował w zawodach Pucharu Świata w Wiśle w 2018. Na swój kolejny sezon Pucharu Świata. Polak już na rozbiegu, wiatr sprzyjający, ładnie, spokojnie i daleko, piękny skok w wykonaniu Kamila Stocha. We wszystkich wywiadach mówił, że jest bardzo spokojny przed tym sezonem, że jego forma jest stabilna. No, on osiągnął w skokach już niemal wszystko, 132 metry, najdłuższy skok tych kwalifikacji. No i Kamil Stoch powinien objąć prowadzenie, cieszymy się z jego znakomitej formy. On tutaj dwukrotnie wygrywał, mówiliśmy o tym w styczniu 2017 roku. No a odkąd Wisła inauguruje nowy sezon Pucharu Świata, odkąd te zawody przeniesiono na listopad, był tu kolejno drugi, czwarty, trzeci, no ciągle w czołówce, ciągle w znakomitej formie. Oczywiście z notą 135. Czterech skoczków pozostało nam do końca kwalifikacji. Dawid Kubacki, czwarty skoczek zeszłego sezonu. Te ostatnie trzy sezony fantastyczne w wykonaniu Dawida. Dziewiąty przecież, piąty i czwarty. Na czwartym miejscu zakończył ubiegły sezon. Podczas dzisiejszych skoków treningowych nieźle, 120, 124. No a teraz podczas skoku kwalifikacyjnego powyżej 120 metrów, ale no widać było, że walczył o tę odległość do samego końca. A masz niebezpiecznie zrobiło się podczas lądowania. 123,5 metry u Dawida Kubackiego. Nasz mistrz świata, szczęśliwy mistrz świata z Innsbrucka, z normalnej skoczni. Pamiętamy ten szalony konkurs. W tych kosmicznych, można by rzec, warunkach. Noty od sędziów po 18.